Wojciech Orzechowski. Przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Jeżeli zastanawiasz się, czy lepiej wynajmować mieszkanie, czy lepiej nim obracać, albo może masz jakieś inne pytania, na przykład czy lepiej w kawalerce kupić mieszkanie, czy może większe, jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, albo może zastanawiasz się, czy lepiej inwestować w blokach, czy w kamienicach, to zapraszam Cię na webinar. Na webinar 20, przepraszam, o godzinie 20, 10 sierpnia, w środę. W ubiegłą środę mieliśmy taki webinar. Było 256 osób. Teraz robimy to troszeczkę z większym rozmachem. Będzie ponad 500. Więc jeżeli chcesz, to zajmij sobie oczywiście miejsce na tym webinarze wcześniej, żebyś był, żebyś mógł zadawać pytania. No i żebyś no przede wszystkim był zadowolony, bo wszystko to, co robię, to tylko po to, żeby rozwiązywać Twoje problemy. Twoje problemy, żeby odpowiadać Ci na Twoje trudne pytania. Dzisiaj robię to wszystko z pasją i taki webinar jest bezpłatny. Zapraszam, możesz przychodzić i zadawać całą masę pytań. Ponieważ są to wiadomości, to jeszcze zanim przejdę do ciekawej porady, a w ogóle opowiem, w jakim miejscu dzisiaj jestem, to jeszcze dwa słowa. We wtorek o godzinie 18 widzimy się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, chyba 75, o ile się nie mylę, na spotkaniu Global Investor Club. Będę tam miał prelekcję, oczywiście o najskuteczniejszej strategii inwestowania w nieruchomości, przy czym strategię być może już znasz, ale chyba ważniejsze i są pytania. Więc jeżeli możesz, to przyjdź, zadasz mi je na żywo. Taki wstęp na Global Investor Club to jakieś tam, nie wiem ile w Warszawie, ale w innych miastach to 20, 15 zł może, więc nic nie tracisz. Poza tym dowiesz się jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, jak inwestować, jak pomnażać swój kapitał. No a jak nie możesz być w Warszawie o godzinie 18, to oczywiście zapraszam na webinar. Tam też będzie sesja pytań. Nie ma jakiegoś takiego typowego panelu sprzedażowego, więc nie przejmuj się, nie będę Cię niczym zanudzał. Będzie to wspaniała nasza rozmowa, tak jak to było w ubiegłą środę. Będą też nagrody, nikt nie wyjdzie z pustymi rękoma. Będą nagrody książkowe, będą prezenty, będzie gra rentier. Być może taką otrzymasz w prezencie, ale nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. Więc zapraszam koniecznie, czyli w środę webinar, we wtorek mamy spotkanie w Warszawie. A teraz jestem w Toruniu. Dzisiaj jestem w Toruniu. Zadzwonili uczestnicy warsztatów z Torunia i zaprosili mnie i moją żonę na kolację. Ja oprócz inwestowania w nieruchomości bardzo lubię jeść. Trochę żona mi zabrania, bo mi brzuszek rośnie, ale myślę, że kolacja będzie wspaniała. Poza tym dzisiaj jest meczyk w siatkówkę. Moja żona bardzo mocno kibicuje siatkarzom. Dlatego też przyjechaliśmy do Torunia. Ale to też nie jest przypadek, bo właśnie Tomek z Martą kupili swoje pierwsze mieszkanie w ramach inwestycji, w ramach warsztatów inwestowania w nieruchomości. No i już Ci pokazuję, jaka jest okolica przez okno. My tutaj mamy Moskwierę, więc może wyjrzymy przez drugie okno, ale tutaj wieżowiec. Jest cicho, spokojnie. No, tu się coś będzie budować. A tu mamy parking zamykany na szlaban. No więc tak to wygląda. No i mamy mieszkanko trzypokojowe. Tomek, ile metrów? 57,8. Mam, nie widać, czy Ciebie? Ciebie widać. Oczywiście. Nałożyłeś koszulę, no to wiesz. No to bardzo ładnie. Tak, dobra, to ja teraz zrobię, żeby Cię nie widać. O, i się teraz odwrócę i będzie nas razem widać. Okay. Witam Cię, Tomeczku, serdecznie. Moje gratulacje. Nie wiem, czy do Marci gratulować, czy Tobie? No. Marta, chodź, pogratulujemy Ci. Pogratulujemy Wam. Ale to na live'ie jest. Na live'ie oczywiście. Słuchaj, super. Wszyscy nas widzą, ale co ciekawe, powiem Wam, w Kielcach mieliśmy teraz taki przypadek. Tam jest Magda i Darek. Tacy sympatyczni, po prostu jak byłem tam w Kielcach, badaliśmy rynek. No i oni już byli tak blisko kupienia nieruchomości i okazało się w dniu zakupu, że niestety
grunty pod lokalem nie są, pod blokiem nie są uregulowane i nie doszło do zakupu. I Darek pisze wczoraj, że właśnie znalazł mieszkanka, nawet znalazł dwa i zarezerwowali. Oba kupują, oba. Także super. Tyle w Kielcach. No a u was ile tu mamy metrów? 57,8. Dawaj, idziemy do twojej żony. Twoja żona tak ślicznie dzisiaj wygląda. Proszę bardzo, oto Marta. Marta, jesteś szczęśliwa? Bardzo. Ale podobno nie możesz spać po nocach. No tak, bo planuję. Ja już w snach remontuję. Ale nie boisz się? Dopóki nie przeczytałam rozdziału w twojej książce, nie bałam się w ogóle. A, rozumiem. No to nieźle. Teraz się trochę boję, ale to jest taki pozytywny strach. Pozytywny, taki z emocjami. No. Słuchajcie, nie musicie się nic bać, bo jeżeli tylko będziecie robić wszystko z instrukcją, tak jak wam powiem, to po prostu zysk będzie dobry i szybki. My jakoś tak pod światło stoimy, ale patrz jak ładnie ciebie. Zachodzące toruńskie słońce. Zachodzące toruńskie słońce nas oświetla. No dobrze, no. Powiem wam, że w całkiem niezłym stanie to mieszkanie. Można byłoby wynająć i w nim sobie mieszkać. Mamy tutaj kuchnię, na podłogach mamy parkiet. Co ty mówisz, ktoś by chciał mieszkać w takim mieszkaniu? Mieszkają, kurczę. Jak nieraz kupujemy nieruchomości i patrzymy w jakich warunkach ludzie mieszkają, to jest naprawdę, kurczę, w bardzo dobrym stanie. Przypomina mi to mieszkanie troszeczkę Tomka i Moniki z Pruszkowa, tam też trzymy. A i taka podobna kuchnia była. Trzy mieszkania, nawet podobny układ. Nawet podobny tak, układ. Tak, bo też się do salonu zajmować. Oni mieli tego ostatniego pokoju. Tego. No właśnie, ale tu jest fajnie, zobaczcie, macie moskitiery w oknach, macie rolety w oknach. Czyli co, burzymy tą ścianę troszeczkę, chociażby powiększyć wejście i tam zrobimy sobie kuchnię. Kuchnię sobie tam zrobimy. Dobrze. Jeszcze słyszałem, że chcesz powiększyć łazienkę, nie? No tak, trzeba połączyć łazienkę z toaletą. No i będzie duża łazienka. Będzie duża tak. Łazienka. A ty masz jeszcze jakieś takie ciekawe pomysły? Mam. Jasne. Jak? Słuchaj, żon. A słuchajcie, jak widzieliście filmik z wczoraj albo z przedwczoraj, a nie widzieliście, bo Tomek tutaj po salonie na rowerze jeździł, ale ja postaram się ten filmik wam załatwić i opublikować, bo link to nie wiem, czy cały filmik. No to jest duży, duży salon, 60 metrów czy ile? Nie, ale co mieszkanie 58. 58, no to prawie 60, tak, to prawie 60. Salon ma ponad 20. Można na rowerze jeździć w każdym razie. Można sprawdzone. Nie wiem, czy dałoby się na dwóch w kółku, ale na jednym może. No dobrze. A gdzie jest moja żona? Emilka, jak ci się podoba mieszkanie? Bardzo. Bardzo, bardzo podoba. Ale już a co takiego dobrego ci się podoba w mieszkaniu? Drzwi. Właściciele, tak. Właściciele. Mamy łazieneczkę. Proszę, bo tak nie kręcił się, możesz nawet skorzystać. No, malutka ta łazieneczka, nie? Trochę mała. Ale się powiększy i będzie dobrze. Ale myślę, że jak tą ściankę tutaj rozwalimy, tylko że tu są kominy, widziałaś, prawda? Tu no są tak, kominy. Tak, ale tutaj jest pion, tutaj tylko ta ścianka. Czyli tutaj robisz przejście do WC i tam robimy prysznic. Prysznic, tak. A tu będzie... A tu będą drzwi przesunięte. Przesunięte. Zobaczymy, jak bardzo na maksa się da. I będziemy wchodzić na umywalkę, wielkie lustro. Ja widzę, że ty masz takie, jakby to powiedzieć, predyspozycje do bycia nawet dekoratorem i architektem. Widziałem już twój rzut zrobiony. Widziałeś? Widziałem. Wysłałeś Wojtkowi? Nie. A który? Ostatnio jak byliśmy na kajakach, to mi pokazywał. Tak? Pokazałem ci. Nie na kajakach, tylko jak byliśmy na kolacji. Tak, na obiedzie przepraszam. Ale teraz zobaczysz nasz rzut taki, wiesz. Już prawie ostateczny. Nie boicie się? A jak żeście kupili to mieszkanie? Jak żeście trafili? Szybko. Szybko, ale znaleźliście sami w internecie? Czy nie, przez panią pośrednią. To było tak, że to mieszkanie pół roku czekało na nas i była negocjowana cena. I udało nam się pół roku czekało to mieszkanie na... Tak, udało nam się 30 tysięcy znegocjować. 30 tysięcy znegocjowali. Czyli dostaliście prezent od dostawcy perełek. Dokładnie. Tak. Dobrze. Ten dostawca perełek to taki dobry zawód, nie? Dobry. Tylko większość z nich jeszcze nie wie, nie że wie. Mają taki dobry zawód. Oni nawet nie wiedzą, że są dostawcami perełek. Tak. Tak, że mają takie możliwości. Ale dobrze, myślę, że z czasem wyuczymy i żeby wiedzieli, o co chodzi. No i żeby chcieli pracować dla nas. Jeżeli jesteś dostawcą perełek i chciałbyś do nas pracować, to napisz do mnie, dlatego że w ostatnio się ktoś
z Tychów odezwał, taka miejscowość na południu Polski, w śląskim województwie. Mówi, że może być dostawcą perełek w tamtym województwie, więc jeżeli wy też macie to jakiś dostęp fajny, no to dajcie znać, dobrze płacimy za dobre nieruchomości. Potrzebujemy perełek. No dobrze. To porównywanie na miasto do Bydgoszczy? Chyba tak. Bo jesteśmy w Toruniu, nie wiem, czy mówiłem. Chyba Toruniu. Piękne miasto, idziemy zaraz na kolację. Słuchajcie, jeśli zapytacie się, zapytacie się mieszkańców Bydgoszczy albo Torunia, czy są porównywane, to ich obrajicie, tak? Tak, bo Toruń z Bydgoszczą się nie lubi. Nie lubi się, tak? To tak jak Kielce z Radomiem słyszałem. Tak. Albo tak jak Sosnowiec z Katowicami, bo podobno Sosnowiec już nie jest na Śląsku, tylko w Zagłębiu, a Śląsku to są Katowice, to jest zupełnie co innego. Chociaż 20 km od siebie oddalone. Toruń ma 200 tysięcy mieszkańców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższą Szkołę Bankową, bardzo wielu studentów, rynek nieruchomości, chodzi o wynajem, jest tutaj bardzo aktywny i rozbudowany, także to jest fajne miejsce. Słuchajcie, w Toruniu jest jeszcze coś fajnego, a mianowicie najlepsza podobno lodziarnia w Polsce, tak? Tak. No to co, idziemy na lody. No jasne. No to was serdecznie pozdrawiamy, widzimy się we wtorek w Warszawie, jeżeli będziecie chcieli, a w środę na webinarze przyjdźcie tłumnie, bo chcemy pobić rekord i zobaczyć 500 osób na webinarze. My też będziemy. No, super. No to dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. Jeszcze słuchajcie, tu do Torunia wrócimy i nieraz będziemy podglądać ich, jak remontują, więc musicie obserwować nas. Do zobaczenia.